Witam serdecznie, Kylu z tej strony, wracam po kolejnej dwutygodniowej przerwie. No, nie nagrywałem, bo jestem zarobiony, chciałbym nagrywać częściej, ale nie jestem w stanie. Natomiast teraz postanowiłem wrócić do Iron Vloga, więc będę znowu twardo, jak żelazo, komentował bieżące wydarzenia, ale będzie to oczywiście okraszone nutką ironii. No więc zdecydowałem się siąść przed kamerę z powodu filmu, ponieważ no, mało kogo obchodzą fakty, a jednak ruchome obrazy robią jakieś tam wrażenie. A film pana Sekielskiego, Tylko nie mów nikomu, który miał premierę w sobotę, to do dzisiaj, czyli do wtorku, kiedy to nagrywam, film ma już 12 milionów wyświetleń, co nawiasem mówiąc dobitnie świadczy o tym, że Polakom brakuje emocji. Ja kocham kino, ale nie dokumentalistyczne, więc nie wiem, czy ten film jest dobrze zrobiony, na tyle dobrze, że powinien dostać Oscara, bo takie głosy też słyszałem. Wydaje mi się, że widziałem lepsze dokumenty, które przeszły bez echa. Natomiast no, w filmie nie chodzi o jego wykonanie, tylko o temat, trudny temat pedofilii w kościele. No, ciężko jest całą sprawę tak całkiem na spokojnie komentować, no bo z jednej strony generalnie od jakiegoś czasu już trwa ostra nagonka na Kościół katolicki, czyli na instytucję, która historycznie bardzo dużo dobrego dla ludzkości zrobiła, bo miała i duży wpływ na rozwój nauki, i na budowanie tolerancji rasowej, i na powstrzymywanie kapitalistów przed zjadaniem robotników, no ale też swoje za uszami miała z drugiej strony, no to w końcu Kościół katolicki wpadł na pomysł, że ludzi, którzy się z nim nie zgadzają, można spalić na stosie. W każdym razie, warto się skupić na problemie, bo wszystko wskazuje na to, że problem pedofilii faktycznie jest, no i zastanowić się nad przyczyną tego problemu. No najczęściej słyszy się o dwóch przyczynach. Pierwszą z nich to jest lobby homoseksualne, które podobno działa w kościele. Ja nie wiem, czy takie lobby w kościele istnieje, no, natomiast wiem, że faktycznie zdecydowana większość tych aktów pedofilskich w kościele to akty facet-chłopak. Ja tu oczywiście absolutnie nie sugeruję, że homoseksualiści mają jakąś specjalną tendencję do pedofilii. Tak samo jak nie można sugerować, że muzułmanie mają jakąś specjalną tendencję do wysadzania się w powietrze w miejscach publicznych. Albo do pedofilii. W każdym razie, nie oszukujmy się, tęczowa flaga nie jest symbolem orientacji seksualnej, tylko symbolem ideologii, która ma pewne swoje cele polityczne. No i tak jak nie wszystkie kobiety popierają feministki, tak jak nie wszyscy robotnicy popierają związki zawodowe, tak samo nie wszyscy homoseksualiści popierają ruchy LGBT. No, a jeśli chodzi o właśnie te postulaty polityczne, no to właśnie po lewej stronie pojawiają się takie postulaty, że należy obcym dzieciom mówić, jak się masturbować, albo jak zakładać prezerwatywę, albo gdzie, w jakie dziury, co można wkładać. No to po lewej stronie przecież od czasu do czasu pojawiają się postulaty obniżenia wieku przyzwolenia, czy właśnie takie głosy, że no pedofilia to jest taka sama orientacja jak każda inna, no i trzeba być tolerancyjnym. No, po lewej stronie przecież pojawiają się tacy działacze jak na przykład pan Daniel Cohn-Bendit, który swojego czasu rozpisywał się, jak to fajnie jest być rozbieranym przez pięciolatkę albo gdzieś tam przez nią głaskanym. I myślicie, że pan Cohn-Bendit siedzi w więzieniu? Nie, pan Cohn-Bendit siedzi w Parlamencie Europejskim, w Partii Zielonych. No, gratuluję. No za wasze pieniądze, tak. I do takich dewiacji po lewej stronie no, dochodzi, nie brakuje takich sytuacji i to też nie jest nic nowego. Już 100 lat temu niejaki Georgi Lukasz, molestował dzieci, edukował dzieci, oczywiście w celu niszczenia tradycyjnych struktur społecznych czy tradycyjnych instytucji.
Natomiast ja daleki jestem od twierdzenia, że zboczenia w kościele są wynikiem wyłącznie niecnych spisków. Czasem jak coś jest popsute i chce się to naprawić, to tą naprawę należy zacząć od siebie. Dlatego ja chciałbym przyjrzeć się absurdalnemu rozwiązaniu, które obowiązuje w kościele katolickim, jakim to rozwiązaniem jest celibat. To znaczy, kościół, tak jak mówiłem, trochę cenię z jakichś tam względów, mówię o kościele katolickim, z jakichś tam względów historycznych jako instytucję, ale kompletnie nie cenię współcześnie ze względów teologicznych. Niestety w kościele narosło przez wieki wiele herezji i jedną z nich jest właśnie celibat. Co postaram się teraz udowodnić. Skąd taka moja ocena celibatu, że jest to herezja? No więc weźmy sobie Biblię. Biblia, jak już chyba zresztą niedawno mówiłem, bo czasami o niej wspominam, to taka gruba, czarna książka, leży na półce, zakurzona, trzeba wziąć, otworzyć i znaleźć tam, no zobaczyć, co ta Biblia mówi na temat małżeństwa, na temat celibatu. No więc jednym z argumentów pochodzących z Biblii jest taki, że Jezus nie miał żony. Dlatego też jego kapłani nie powinni mieć żony. Faktycznie nic w Biblii nie wskazuje na to, żeby Jezus żonę miał, no ale nic też nie wskazuje na to, żeby nosił koloratkę albo jeździł rowerem, więc nie bardzo rozumiem, co brak żony ma do celibatu. No, dalej, Jezus mówił, żeby się nie żenić. Nie zupełnie. Jezus tylko zwrócił uwagę, że nie wolno się rozwodzić, chyba że którejś z małżonków się puszcza, tak? To wtedy wolno, ale powiedział, że generalnie Bożym zamysłem było coś takiego, żeby się ludzie nie rozwodzili. No bo faryzeusze znaleźli taką lukę w prawie mojżeszowym, która pozwalała na to, a Jezus stwierdził, że nie, że to źle interpretujecie, nie należy się rozwodzić. No i uczniowie mu zwrócili, że skoro nie wolno się rozwodzić, no to w takim razie nie ma sensu się w ogóle żenić. I Jezus stwierdził, że no owszem, tylko nie każdy to rozumie. No i coś takiego, taka rozmowa miała miejsce. Ja się, nie wiem, zastanawiam tak tylko, czy ta wypowiedź Jezusa nie miała charakteru żartobliwego. Ja wiem, że to jest ciężko sobie uświadomić, że bohaterowie biblijni od czasu do czasu też sobie żartowali i mieli poczucie humoru, ale mogę wskazać inne miejsce w Biblii, gdzie są ewidentne żarty. Więc tak się tylko zastanawiam, czy to też nie był żart, no bo to jest żartobliwa sytuacja. A co, nie wolno się rozwodzić? No nie wolno. No to po co się żenić? No w sumie masz rację. No nie wiem, mnie to śmieszy, ale dobra, przejdźmy dalej. Jezus w każdym razie nigdzie nie powiedział, że nie wolno się żenić, tylko powiedział, że faktycznie zawieranie związków małżeńskich no może z jakiegoś tam punktu widzenia być trochę bez sensu. Dobrze, w każdym razie lecimy dalej. Nie wiem, czy Jezus jeszcze gdzieś mówił na temat małżeństwa, znaczy mówił w wielu miejscach na temat małżeństwa, na temat cudzołóstwa, natomiast na temat samego celibatu chyba już nie. Więc przejdźmy sobie do listów apostolskich. Weźmy sobie list świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, bo są dwa, siódmy rozdział. Więc tak Paweł pisze. Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ha, a jednak celibat. A jednak nie, bo dalej Paweł pisze tak. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każdy swojego męża. Czyli już Paweł w liście do Koryntian pierwszym zauważa, że jak zakażemy chłopom mieć babę, to mogą ci chłopi się posuwać do różnych rozpustnych czynów, na przykład do zabawiania się z małymi dziećmi. No, więc w takiej sytuacji Paweł sugeruje, że jednak ze względu na właśnie to niebezpieczeństwo
no, mąż powinien mieć żonę. Tak, mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. No, czyli generalnie Paweł zaleca, żeby jak ma się żonę, to tam z nią różne rzeczy robić. Nie unikajcie jedno drugiego, no chyba, że na pewien czas za obopólną zgodą, aby oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu, więc też nie jest to żaden nakaz ze strony Pawła, a jedynie takie zalecenie. Pragnąłbym, aby wszyscy byli tak jak ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi taki. Faktycznie sam Paweł nie miał żony, ale już inni apostołowie najprawdopodobniej mieli. No, Piotr na pewno miał, więc bo o tym czytamy. Znaczy, czytamy tam chyba o jego teściowej, więc skoro miał teściową, to musiał mieć żonę. No już chyba nie miał tak przerąbane, że miał teściową, a nie miał żony. W każdym razie dalej Paweł pisze tak: pragnąłbym, aby wszyscy byli tak jak ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja, lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. I jeżeli ktoś teraz będzie twierdził, że księża nie płoną, żyjąc w celibacie, no może niektórzy faktycznie nie płoną, no Paweł nie miał potrzeby mieć żony, ale jednak praktyka i afery obyczajowe wśród księży pokazują, że jednak spora część księży płonie, więc nie rozumiem, po co im zabraniać zawierania związków. I teraz ktoś może stwierdzić, że no przecież Paweł tu zwraca uwagę, że to tylko właśnie niektórzy mogą zapanować nad sobą i że to właśnie tacy powinni być księża. No dobrze, no to sprawdźmy, co listy apostolskie mówią o księżach. No więc przechodzimy sobie do listu do Tymoteusza, też pierwszego listu do Tymoteusza, bo też są dwa, do rozdziału trzeciego. I tak Paweł pisze: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony. Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony. Tak pisze Paweł, że biskup powinien mieć żonę. Tak, i tam dalej coś pisze, że powinien być trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże będzie się troszczył o Kościół Boży? No, to ja sobie tego nie wymyśliłem, to tak pisze Biblia, że biskup powinien mieć męża i żonę. Że powinien być mężem jednej żony i mieć dzieci. Nie powinien mieć męża. Że powinien być, mieć żonę i dzieci, żeby mu w ten sposób, żeby można go było zweryfikować. Skoro umie własnym domem zarządzać, to i kościołem będzie umiał zarządzać. No, dalej coś tam Paweł pisze o diakonach, że też diakoni powinni być mężami jednej żony, znaczy w sensie nie, że wszyscy diakoni powinni być mężami jednej żony, tylko że każdy diakon powinien być mężem swojej własnej żony. No, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Więc nie wiem, jak ludzie, którzy na pewnym etapie historii na pewno znali te fragmenty Biblii, mogli wysnuć wnioski, że w sumie to jednak zabronimy tym naszym chłopom się żenić. No ja wiem, że Paweł przestrzega przed tym i że pisze, że w sumie no, to jest wzór taki, że jak ktoś ma szczęśliwe życie rodzinne, to jest dobrym wzorem do naśladowania, więc jest dobrym też pasterzem, czy tam księdzem, czy biskupem, no ale my zróbmy inaczej. Reasumując, faktycznie od jakiegoś czasu kościołowi katolickiemu rzucane są belki pod nogi, natomiast ja zalecałbym zastanowić się, czy te belki nie lecą z jego własnego oka.